Sylwetki polskich gangsterów. Katowice, część pierwsza. Simon. Zbigniew S., pseudonim Simon, nie pochodził z Katowic. Na Śląsk przyjechał z Pruszkowa w drugiej połowie lat 80. Kupił tam duże mieszkanie na ulicy Opolskiej i otworzył firmę budowlaną. Pieniądze na otwarcie interesu miały pochodzić z kilkuletniego pobytu w RFN. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób zostały zarobione. Wiadomo za to, że przyszły gangster nawiązał tam przydatne znajomości. W milicyjnych kartotekach figurował już jako cinkciarz i spekulant. Legenda głosi, że pseudonim Simon wymyśliła jedna z katowickich prostytutek, twierdząc, że S przypomina z wyglądu Simona Templera, bohatera serialu Święty. Na początku lat 90. Zbigniew S. spotkał się z Ricardo Fancinim, pochodzącym z Katowic międzynarodowym bosem. Fancini z pewnością udzielił koledze kilka przydatnych porad. Simon bowiem zajął się wkrótce handlem spirytusem na dużą skalę. Alkohol sprowadzał zupełnie legalnie, importując go zza zachodniej granicy całymi cysternami. Fancini nie był jedynym znajomym Simona w środowisku przestępczym. Nie było żadną tajemnicą, że miał on dobre kontakty z grupą pruszkowską, a przede wszystkim z Jarosławem Sokołowskim, pseudonim Masa. Tą tezę może potwierdzać fakt, że mimo iż grupa Simona nie była najsilniejszą na tym terenie, to mogła działać bez obaw o konflikty z innymi gangami Śląska. W 1992 roku Zbigniew S. wystąpił o zgodę na otworzenie w Katowicach salonu gier hazardowych Zielone Bingo. Swoją prośbę motywował tym, że część dochodów przeznaczona będzie na ochronę środowiska. Wszystko szło zgodnie z planem, dopóki policjanci nie przyjrzeli się, kim jest osoba chcąca wejść w ten interes i jego wspólnicy. Wniosek został odrzucony. Nic jednak nie przeszkodziło Simonowi w otwarciu restauracji, którą nazwał Zielone Oczko. Stojący przy ulicy Kościuszki lokal uważany był za jeden z najbardziej luksusowych w mieście. Simon jako restaurator nie miał jednak litości dla kolegów po fachu. Rękami swoich ochroniarzy przejmował bramki w dyskotekach i zmuszał właścicieli knajp, aby przyjęli od niego ochronę. Grupa młodych mężczyzn, którzy pracowali dla Simona, robiła się coraz większa. Mówiono nawet o kilkudziesięciu osobach. Gangster rekrutował ich spośród kulturystów i uprawiających sporty walki. Dawał im pensje, płacił za treningi i odżywki, wysyłał na zawody. Kiedy osiągali sukcesy, mogli liczyć na specjalne nagrody. Ochroniarz Simona, karateka Tomasz N., po zdobyciu Mistrzostwa Polski i Europy, dostał od swojego szefa złoty zegarek, wart kilka tysięcy złotych. Żołnierze Simona terroryzowali właścicieli lokali z Katowic, Będzina, Jaworzna, Zabrza, Gliwic czy Chorzowa. Na wymuszeniach się nie kończyło. Przejęcie bramki w dyskotece równało się także z monopolem na rozprowadzanie tam narkotyków. Policja wielokrotnie próbowała dopaść Simona na posiadaniu broni czy narkotyków, jednak zawsze udawało mu się wychodzić z opresji obronną ręką. W policji zaczęto podejrzewać, że mają w swoich szeregach kreta, który uprzedza gangstera o nalotach. Padło na nadkomisarza Krzysztofa P., byłego naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Policjantowi nigdy niczego nie udowodniono, lecz nie wypierał się on znajomości ze śląskim bosem. Ponadto po odejściu ze służby widywano go w luksusowych samochodach, a jego partnerka zaczęła prowadzić modną dyskotekę w Katowicach. Wokół Simona zaczęło się jednak robić coraz więcej szumu. W lipcu 1996 roku z wyrzutni przeciwpancernej RPG ostrzelano budynek byłej mleczarni, w którym miała powstać największa dyskoteka w regionie. Za akcję odpowiadał Adam M., ochroniarz lokalu Zielone Oczko. Po tych wydarzeniach ukrywał się przed policją ponad 5 miesięcy. Jeden z restauratorów został też ostrzelany pod swoim blokiem, a za spust pociągnąć miał sam Zbigniew S. Wówczas kilku właścicieli powiedziało dość i postanowiło pójść na policję. Najodważniejszym poszkodowanym i najważniejszym świadkiem okazał się Leszek P.
właściciel dyskoteki w Będzinie. Zeznał on przed sądem. 1 lipca 1996 roku ponownie odwiedzili mnie w lokalu ochroniarze Simona. Diesel i Jerry wraz z jego synem Christianem S. oraz dwoma mężczyznami. Siłą wciągnęli mnie na taras. Diesel i Jerry uderzyli mnie pięścią w twarz, a gdy upadłem, Christian S. kopnął mnie dwa razy w brzuch. Później powiedział, żebym nie podskakiwał, bo inaczej mnie odpali. Kilka dni później spotkałem się z Simonem osobiście. Powiedział, że z powodu zaległości i tego, że chodzę po mieście i rozpowiadam, że jest gangsterem, nakłada na mnie karę 20 tysięcy złotych. 26 października 1996 roku wydano nakaz aresztowania Zbigniewa S. Późnym popołudniem pod restaurację Zielone Oczko z piskiem opon podjechało kilka nieoznakowanych radiowozów. Do lokalu wpadli antyterroryści i policjanci z PZ. Simon nie stawiał oporu. Ze spokojem oprowadzał policjantów po lokalu. W piwnicy budynku znaleziono sejf, w którym znajdowało się 26 nabojów do sztucera, dokumenty oraz sfałszowane pieczątki urzędów skarbowych oraz imienne pieczątki urzędników. Simon został tymczasowo aresztowany, a wraz z nim najbliżsi ochroniarze: Jarosław S., pseudonim Jerry, i Piotr G., pseudonim Diesel. Zarzuty postawiono także żonie Simona po znalezieniu u niej długopisu strzelającego ostrą amunicją. Obławę przetrwał jedynie syn Zbigniewa, Christian S., pseudonim Młody Simon. Po nalocie policji uciekł za granicę. Simon, podejrzany o kierowanie grupą przestępczą, wymuszenia rozbójnicze i usiłowanie zabójstwa, przesiedział w areszcie 2 lata. Zostałby tam dłużej, jednak jeden z sędziów spóźnił się z wnioskiem o przedłużenie aresztu. Dzięki temu punktualnie o 24.30 października 1998 roku Zbigniew S. opuścił mury aresztu. W zielonym Oplu Omedze czekał na niego mecenas Henryk Wcisło, ochroniarz oraz około 20 dziennikarzy. Gangster zbył reporterów, po czym odjechał z piskiem opon. Były to jednak ostatnie miesiące życia katowickiego bossa. 5 marca 1999 roku, późnym wieczorem, ktoś zadzwonił na jego komórkę. Przebywający w zielonym oczku Zbigniew S. oświadczył, że musi się z kimś spotkać. Wyszedł przed lokal i wsiadł do zaparkowanego tam Audi A6. Wraz z nim do samochodu udał się Jarosław S., Jerry. Mężczyźni nie zdążyli odjechać. Z ciemności wyłoniła się postać z wycelowanym pistoletem. Napastnik oddał strzały przez szybę w kierunku Simona, a jedna z kul przeszyła jego ciało w okolicy serca. Zbigniew S. w stanie śmierci klinicznej został przewieziony do szpitala. W pobliżu jego sali operacyjnej i na parkingu szpitala bez przerwy czuwali jego ludzie, czekając, aż szef wybudzi się ze śpiączki. Rana okazała się jednak na tyle poważna, że mężczyzna zmarł w klinice w Ochojcu 8 marca 1999 roku. 11 marca przed godziną 10 pod kościół na Brynowie zaczęły zjeżdżać eleganckie limuzyny, mające rejestrację z całej Polski, a także z Niemiec. Podczas mszy ksiądz wygłosił kazanie. Tak jak arcybiskup w swoim liście wielkopostnym apeluje do wszystkich ludzi uwikłanych w struktury zła, członków gangu, gwałcicieli, handlarzy narkotyków. Przestańcie czynić zło. Pojednajcie się z Bogiem i z bliźnimi. Mężczyznom w skórzanych kurtkach i drogich garniturach ewidentnie nie podobały się te słowa. Podczas uroczystości pogrzebowych na cmentarzu w Szopienicach brało udział około 200 osób. Wszyscy byli bacznie obserwowani przez 20 policyjnych tajniaków, którzy mieli przede wszystkim nadzieję, że pojawi się tam poszukiwany listem gończym syn Simona, Christian. Po wszystkim goście udali się do Zielonego Oczka, przed którym od kilku dni płonęły już znicze. Sprawca zamachu na katowickiego bossa nie został ustalony do dnia dzisiejszego. Organy ścigania brały pod uwagę kilka możliwości.
Według jednej z nich zabójcą mógł być dłużnik Simona, który chciał raz na zawsze pozbyć się kłopotu. Inna wersja zakłada, że za śmiercią gangstera mogła stać grupa Krakowiaka, najsilniejszy gang w tej części Polski. Trzecia teza zakłada, że motywem zabójstwa Simona mogła być zemsta Ryszarda Boguckiego, późniejszego zabójcy Pershinga. Jakiś czas wcześniej Bogucki porwał śląskiego gangstera o pseudonimie Aksamitny i wziął za niego kilka tysięcy dolarów okupu. Aksamitny zaś poskarżył się Simonowi. Ten z kolei dla ukarania Boguckiego kazał przy świadkach zbić go paskiem na gołe pośladki. Spekulowano, że zamach pod Zielonym Oczkiem był właśnie zemstą za upokorzenie przestępcy. Żadna z tych wersji nie została jednak potwierdzona.